Siemanko, 500 dni medytacji, co dało, co zabrało. Dzisiejszy filmik właśnie o tym. Słuchajcie, zaczęłam medytować jakieś 20 lat temu, jak miałam 13 lat, ale nie będę dzisiaj o tym opowiadać. Zapraszam Was na grupę Siła Równowagi oraz na taki sam profil na Facebooku Siła Równowagi. Tam dużo na ten temat mówiłam, jak to się wszystko zaczęło, w ogóle na czym polega medytacja, jak się nauczyć medytacji. Prowadzę też warsztaty z medytacji. Na taki warsztat zapraszam Was serdecznie. Organizuję je przynajmniej raz na 2 miesiące, czasami raz w miesiącu. Wersję online też będziecie mogli sobie znaleźć na mojej stronie internetowej gcombat.pl. Tam będzie warsztat dla Was dostępny w wersji online. Co dało, co zabrało. Słuchajcie, medytacja tak pojawiła się u mnie, tak jak mówię, 20 lat temu, ale regularnie, czyli codziennie zaczęłam ją robić po prostu po operacji kolana. Wiedziałam dobrze, że nie będę w stanie wytrzymać mentalnie bez treningu. I na początku, kiedy zepsułam sobie nogę, zerwałam wszystkie więzadła, praktycznie zostało mi jedno. I jeszcze nie wiadomo było, co z tą nogą jest. Musiałam leżeć w domu 3 dni, tak mniej więcej. I przez te 3 dni dostawałam agresji i depresji na zmianę, więc wiedziałam, że nie wytrzymam po prostu, jak nie będę czegoś ze sobą robić. Także po operacji, gdy ćwiczyłam tą nogę 4 razy dziennie, medytowałam 5-10 minut przed treningiem tej nogi, po treningu tej nogi. Także koncentrowałam się na tym, co robię. Także co mi dała medytacja? Przede wszystkim lepszą koncentrację uwagi. To przede wszystkim łatwiej jest mi się skupić na tym, co jest ważne. Nie rozpraszam się tak często i na pewno to jest jedna z takich rzeczy. Najważniejszą rzeczą, którą mi dała medytacja, to jest coś takiego jak świadomość teraźniejszości. Rozwinę ten temat, bo chciałabym, żebyście to zrozumieli tak, jak ja to zrozumiałam. Czyli skanujesz swój stan obecny, zwracasz uwagę na to, jak się czujesz, co jest w twoim organizmie, co się dzieje. Jakby jesteś świadomy tego, co w tym danym momencie, w danej chwili, jaki masz stan. Czy to jest stan zły, dobry, czy to jest stan zestresowania, rozluźnienia, radości, szczęścia, pozytywnej atmosfery, pozytywnego odczucia. A jeżeli jest niepozytywny, dlaczego tak jest? Czasami się budzisz, staniesz tak zwaną lewą nogą i co? Nic się jeszcze nie wydarzyło, a ty jesteś już wkurwiony. No ja też oczywiście, jak każdy zwykły człowiek, takie coś odczuwam. Czy podczas medytowania, w zasadzie z racji tego medytowania, ten stan jest bardziej uświadomiony. Także jeżeli takie coś mnie spotyka, to sobie siadam na chwilę, albo nawet nie siadam na chwilę, tylko już w tym momencie jest to automatyczne. Się zastanawiam, co jest, jak się czuję, dlaczego mam jakieś napięcie. Jeżeli to napięcie wynika z tego, że myślę o czymś, co było w przeszłości, albo rozkminiam przyszłość, no to nie jestem w teraźniejszości, a tak naprawdę ani przyszłość jeszcze nie istnieje, a przeszłości już nie ma, także stan takiego irytacji lub wkurzenia lub emocjonalny stan związany z którąś z tych stref, no jest troszeczkę bez sensu. Także to na pewno dała mi medytacja i daje cały czas. Co zabiera? Zabiera stres. Zabiera takie częste rozmyślanie, zabiera strach przed przyszłością, a w zasadzie zabrało rozkminianie, co myślą o tobie inni, jak się dostosować do czegoś. Przede wszystkim coś dało mi też taką pewność, większą pewność siebie względem tego, co robię. Masz większą świadomość tego, kim jesteś, po co tu jesteś, co chcesz robić, jakie są twoje dobre strony. Jeśli masz złe strony, to jak je zmieniać, w którą stronę powinny się zmieniać. To jest na pewno to. Na pewno też dały mi takie poczucie, że zawsze mogę to zrobić, zawsze mogę przywołać sobie ten dobry stan. Zauważcie, że jeżeli działacie pod wpływem wkurzenia, jakiejś zwiększonej emocji, nie do końca jest to skuteczne. Zazwyczaj popełniamy jakieś błędy, podejmujemy może błędne decyzje, gdy jesteśmy wzburzeni emocjonalnie, gdy ta medytacja występuje w stanie, nasz mózg przechodzi częściej w stan alfa, co nie znaczy, że inne stany umysłu, czyli inne fale mózgowe są dla nas niekorzystne, zbędne. Każde
rodzaj fal mózgowych jest nam niezbędny do funkcjonowania i każdy spełnia trochę inne funkcje. Właśnie o tym też mówię podczas warsztatów Medytacja dla Zielonych. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy częściej w stanie alfa, nasz umysł jest taki bardziej zrelaksowany. Ja jestem osobą dosyć wybuchową, energetyczną. Natomiast rzadziej w moim życiu właśnie takie wybuchy następują. Jak coś mnie wkurza, to oczywiście wybucham, załatwiam szybko sprawę i już. Niemniej jednak przez ten czas, 500 dni, już jest ich trochę więcej. Natomiast takich wybuchów i takich złości na pewno było dużo, dużo mniej. Tak sobie teraz szybki search robię. Przez ostatni rok na pewno był to bardzo, bardzo spokojny rok 2019 w porównaniu z tym właśnie rokiem 2018. No wtedy miałam operację, dużo stresujących sytuacji, taki kombo stresujących sytuacji bym powiedziała. No i wtedy zaczęła się ta moja taka praktyka codzienna, więc no widzę tą dużą różnicę. Czego jeszcze medytacja nauczyła albo co jeszcze dała? Przede wszystkim łatwiej podejmuję nowe wyzwania, łatwiej w ogóle wprowadzam zmiany w swoje życie i no, przede wszystkim nie boję się zmian. Nie ma czegoś takiego jak brak zmian. Jedyną pewną rzeczą w życiu są zmiany i śmierć i tego nie możemy sobie odmówić. Dlatego podejmowanie wyzwań, bycie pewnym tego, że zmiany są nieuniknione, to jest ważna rzecz. Natomiast w którą stronę kierować te zmiany, żeby były dla nas korzystne? Myślę, to, że właśnie dzięki medytacji mamy większy wgląd w siebie, a im bardziej znamy siebie, tym bardziej skuteczniej i szczęśliwiej możemy żyć. Myślę, że to podstawowe rzeczy, czy podstawowe zjawiska, które dzięki medytacji sobie tutaj skorzystałam dzięki medytacji właśnie z takich rzeczy. W tym kierunku myślę, że powinniśmy też się rozwijać i medytować, może nie tyle każdego dnia, ale zawsze mieć tą umiejętność z tego powodu, że jest dla nas dostępna o każdej porze dnia i nocy, wszędzie tam, gdzie możemy oddychać, a nawet jeżeli nie możemy oddychać, to również jest dla nas dostępna, no jest dostępna za darmo. Jeżeli już się jej nauczysz, to za to możesz zapłacić kasę, jeśli chcesz się czegoś nauczyć, ale potem jak masz tą umiejętność, to po prostu możesz to robić wszędzie i będzie zawsze ci procentować. To tak jak z jazdą na rowerze czasami mówię, ale tu potrzebujesz sprzętu, żeby jeździć. Jak z nauką pływania, niby możesz wszędzie pływać, ale musisz też coś tam, możesz lecieć nad morze czy gdzieś tam zawsze, to ci kosztuje jakiś rodzaj wysiłku, a medytować możesz wszędzie zawsze, tak samo jak robić pompki. Dlatego ja was zachęcam, polecam i namawiam was do tego, żebyście tą umiejętność w małym, większym stopniu, jak będziecie chcieć, posiadali, bo jest naprawdę nieograniczone, daje nam możliwości. Rozwijamy swój potencjał, wiemy więcej o sobie, a im więcej wiemy o sobie, tym naprawdę nasze życie jest dużo łatwiejsze. Dzięki medytacji tych szczęśliwych takich momentów jest dużo więcej. Na pewno jesteśmy bardziej zneutralizowani, ja przynajmniej tak to myślę. Czyli tak nie ma tej amplitudy ogromnych emocji i nie ma tej amplitudy takich dołujących emocji. Bardziej jesteśmy w takiej równowadze, przynajmniej właśnie mogę tak powiedzieć o sobie. Co nie znaczy, że ani jedne emocje, ani drugie nie są potrzebne, bo one nas napędzają do życia jedne i drugie. Fajnie jakby tych dołujących było jak najmniej, a tych entuzjastycznych było jak najwięcej. Natomiast sądzę, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać ani w jednych, ani w drugich cały czas. Dlatego ten stan równowagi, czyli świadomość takiej teraźniejszości, to jest coś rzeczywiście bardzo potrzebnego, coś pięknego i to mi się chyba najbardziej podoba, że z tego pola, z tego poziomu właśnie takiej równowagi, neutralności widzimy więcej, reagujemy lepiej, bardziej spokojnie i bardziej skutecznie. Tak jak mówię, podejmujemy, myślę, że dużo lepsze decyzje, bardziej trafne, a ryzyko, jakie wynika z podejmowania nowych wyzwań, jest minimalne, ponieważ ja akurat zaczęłam odbierać świat na odczuciach, czyli nie bardzo rozkminiam to wszystko, analizując głową, bo tak jak mówię też na warsztatach,
umysł jest liniowy, a nasze odczucia są sferyczne. Spróbuj sobie wykonywać dwa czy trzy działania matematyczne jednocześnie. Nie da się odczuwać do jednej osoby, drugiej, do sytuacji. Możesz wszystko w jednym momencie. Także co nie znaczy, że umysł jest do wyłączenia, a tylko mamy wszystko robić na odczuciach. I jedno i drugie powinno ze sobą razem współgrać, a medytacja na pewno w tym pomaga. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie jakieś pytania, piszcie tutaj właśnie w komentarzu. Jeżeli coś na tym kanale Wam się podobało, po prostu subskrybujcie kanał i zaglądajcie do mnie częściej. Zapraszam też na swojego Instagrama i na Facebooka. Życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się, cześć! Why?